Mariola z sanatorium dopiero co przeszła operację, a teraz takie nowiny. Mariola Baruk z Sanatorium Miłości miała okazję do świętowania. Przebojowa kuracjuszka obchodziła 66. urodziny. Mimo tego, że nie tak dawno przeszła skomplikowaną operację barku, solenizantka zdecydowała się na bardzo ryzykowne uczczenie swojego święta. Mariola Baruk była uczestniczką 4. edycji programu Sanatorium Miłości. Nawiązała tam wiele przyjaźni. Jedną z jej przyjaciółek była Ania Zięba, która zaręczyła się w ostatnim odcinku programu. Niestety, z jej związku nic nie wyszło. Podobnie zresztą jak z relacji Marioli i jej programowego wielbiciela Piotra Langforta, który nazywał ją Show Lucy. Sanatorium Miłości. Mariola Baruk ma nietypową pasję. Mariola Baruk od 1982 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych. Uciekła tam z małym dzieckiem na ręku, by uniknąć męża, który traktował ją bardzo źle. Od tego czasu przebojowa kobieta stawiała czoła wszelkim przeciwnościom losu. Do dzisiaj pracuje jako menadżerka polskiego kompleksu sal bankietowych i baru. Udziela się w cyklicznych imprezach charytatywnych na rzecz chorych dzieci. Kuracjuszka, jak przystało na odważną i przebojową kobietę, ma dość nietypowe hobby. To skoki ze spadochronem. Zaczęła uprawiać ten sport, odkąd skończyła 16 lat. Przez wyjazd za ocean musiała przerwać swoją pasję, ale wróciła do tej pasji w 2008 roku i skacze regularnie. Ma na swoim koncie ponad 1600 skoków ze spadochronem, które wykonała w różnych zakątkach świata. Mariola Baruk z Sanatorium Miłości miała wypadek. Skoki ze spadochronem to jednak dość niebezpieczny sport. Mariola miała półtora roku temu wypadek. Nagle poczułam ból, na szczęście udało mi się dosięgnąć linek spadochronowych i gdy pociągnęłam za nie, bark wrócił na miejsce. Bezpiecznie wylądowałam, wspomina wypadek Mariola. Jeszcze kilkukrotnie musiała jechać na ostry dyżur, by ponownie nastawiono jej bark. Mimo incydentu Mariola Baruk nie zrezygnowała ze swojej spadochronowej pasji. Lekarze postawili jednak pewien warunek. Chirurg zapowiedział mi, że jeśli chcę nadal latać, to muszę się zoperować, bo inaczej wszystko może się skończyć tragicznie, wyjaśnia Mariola w rozmowie z Na Żywo. Mariola Baruk w wyjątkowy sposób świętowała urodziny. Kuracjuszka poddała się latem operacji. Na jakiś czas musiała jednak zawiesić skoki. Kilka dni temu obchodziła 66 urodziny. Postanowiła jej uczcić w sposób, w jaki najbardziej lubi spędzać czas, czyli skacząc ze spadochronem. Tego dnia skoczyła aż 5 razy. To było 5 skoków w jeden dzień, jak imprezować to na całego. W końcu nie zawsze kończy się 23 i w cecha gwiazdka J miesięcy. Życie definitywnie zaczyna się na nowo po 60, mówiła rozradowana Mariola w rozmowie z Show News. A my życzymy jubilatce dużo zdrowia i radości.